in tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga vibe. Your mask turned dreams into a love pact. Six make six cents. How she bubbles me like a flower's alive. Liquor lights in tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga vibe. Your mask turned dreams into a love pact. Six make six cents. How she bubbles me like a flower's alive. Liquor lights in tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga vibe. Romance turned dreams into an unpacked self-made six cents. Now she bubbles with Rockefeller's alive. Liquor lights in tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga vibe. Dagro Bartek, a dzisiaj jest to warsztatowy vlog. Otóż tak, 60 będzie będzie miała remont mały, będzie robiony wyciek z niej, będzie z niej wyciek robiony, który miał już dawno być zrobiony. Jo, tak jak widać, ja rozkręcam tutaj obudowę, będzie ściągana maska, będzie maska ściągana, tata już kombinuje wózek prowizoryczny do rozpołowienia i tak, mówię, 60 będzie miała teraz w końcu zrobione uszczelnienie, bo to już nie było, to już parę ładnych lat temu ona już zaczęło cieknąć tak, no i ładnie śrubę zgubiłem, ale wracając, właśnie trzeba było już parę lat temu ona miała ten do, już zauważyliśmy to i tak się zbieraliśmy, no i teraz taką zimową porą, że jest chwila, to robimy. Właśnie. No, także taki trochę vlog warsztatowy będziecie mieli. Dobra, ja to rozkręcę. No i widzimy się przy ściąganiu maski. Dobra, ja mam tutaj już tutaj to rozkręcone. Teraz odkręcam kabinę. I te wsporniki będę musiał odkręcić. I kabinę trzeba będzie trochę unieść delikatnie do góry wtedy. Dobra, ja wezmę teraz kamerę na głowę, to on coś nagram. Dobra, już mam was na głowie i tak rozkręcamy kabinę, znaczy trochę inaczej, pod sporniki trzymające ją. Ja ci pokażę. No ja wiem. Tak się trzyma klucz. Tak. Tak masz najmniejszą siłę. Daj. Ja wiem, trzeba na samym końcu trzymać. A ty wiesz, że ja nagrywam? Musi wypnąć.
Nie lepiej bez kabiny jeździć. Wiatr w włosach, w oczach łzy, na leśniku 25. O kurwa właśnie. A to w ogóle mamy takie śruby? Chodź, skubany. Co Stasiek? Kto to maskę tak porozginął, co? Ja nie wiem. Z otwieraniem. Nie wiem, ja nie wiem. Ja to tylko sprzątam. A tyś, to się wyklepie. Ach, to się wyklepie wszystko. No bo jak tam tego nie ma, żeby wziąć ci tego badyla. Co? No bo tam sznurek się zerwał. Gdzie? No w masce. I dlatego ona się otwiera. No to co, sznurka nie masz? No a nie lepiej by było co innego tam dać. No, nie ma. Cięgiełko. Ukradli. Jo. Mhm. Ukradli. No, sytuacja ma się tak, że tutaj jest jedna śruba do odkręcenia od kabiny. Tutaj już wszystkie poszły. Trzeba teraz ten spodnik kabiny zdjąć, drążek. No i będzie wyjazd, ale to już to jutro pewnie, bo dzisiaj to już jest późna godzina, bo się ciemno robi. Także no będziemy kończyć. Tutaj już mam to rozkręcone na gotowo. Czyli co? Widzimy się jutro. Dobra, widzimy się następnego dnia. Tak jak widać, mamy po godzinie 8, już pół do 9. I ja zaczynam tutaj już odkręcasz tutaj ten spornik od kabiny. Tutaj jeszcze te dwie śruby, z drugiej strony to samo. I czekam na tatę. Czekam na tatę i będziemy ją rozpławiać wtedy. Mówię, nagram wam taki zlepek z dwóch dni. Dzisiaj już będziemy dzisiaj jest plan taki: rozebrać i złożyć ją. Rozebrać i złożyć i dalej zobaczymy co będziemy robić, choć pewnie się zejdzie rozjechanie rozjechanie to jest chwila moment. Gorzej będzie ją później złożyć. O, dobra, jedna śruba. Druga. I tam jeszcze na górze jedna jest. Jeszcze będzie trzeba też kabinę do góry wyjąć, do góry podnieść, ponieważ trzeba będzie maskę trochę po prostu do rozjechania trzeba i dlatego tutaj Grzechotka mówi, jeżeli mam się takie vlogi podobają takie warsztatowe, to możecie dać znać w komentarzach, jak coś będzie, to będę wam nagrywał. I tak ostatni vlog z Orania wam się przyjął się bardzo dobrze. Nie spodziewałem się. O, i dobra. Na bok.
Gwinty jeszcze dobre są, to akurat, tylko gdzie ta śruba, a tutaj, dobra. Dobra, śruby idą do miski. I co, ja się biorę za odkręcenie drugiej strony. Odkręcenie drugiej strony i trzeba będzie jeszcze tutaj ten... A nie, już tata zdjął ten drążek kierowniczy. A, no to dobra. I tu już linka od gazu też, no to tylko aby... A i jeszcze będzie butlę zdjąć. Przecież. O, no i owo to, żeby podkręcać, to trzeba butlę właśnie. No dobra. Dobra, ja nie przedłużam, jak widzimy się przy rozpoławianiu już. Wam ten konstruktor, inżynier, mechanik, co to wymyślił, on pewnie już nie żyje. A może jeszcze żyje, ale jak nie żyje, nie, to on do nieba nie poszedł na pewno. Siedzi w czyściu, skręca i rozkręca wszystkie ursusy, które zaprojektował. No. Ten łańcuch jest długi. On tam przy przyczepie był. No. Pod ciągnikiem trzeba było cofnąć. No. Zapniemy ten łańcuch. I łańcuchem. I tak, i go tak lekko naprzężymy i będziemy po tym łańcuchu skakać. Zobaczymy czy... No dobra, to ja idę po łańcuch. I New Holland otwarty. O, sam się rozjechał. Tak? Nie, tak podobno. Nie pójdzie. Dobra, bierz tak delikatnie nogo. Tak, na. Naciskaj, nie? Czekaj. Tam ty sądzisz, kurwa, jeszcze kurczę. Nie, jak chcę tak łatwo. Jest to? No. Jeszcze jedna rzecz, nie chcę tak łatwo. Broni się, nie? Ja. Czekaj, ja zobaczę, czy nagrywa w ogóle. Nie, nagrywa. Wtedy to on się chyba... Tak, to wiesz, chłopiec. To ma skakać po nim. Czy tak go. Wszystko podkręcałeś. No tak, to wszystkie śruby. Jakie były? No czekaj. Tylko jeszcze tamta strona, nie ten. A ta poszła? Tak.
No to tamte się trzyma. To się trzyma. Spokojnie, na godzinę robimy. Nie chcę tam teraz z breszką do akcji wkraczać. Ja właśnie może źle skończyć. No poszedł. Już te łożysko puściło. Jo, ale my od tego, od na mechanika to my lepsi jesteśmy. Dobra, widzisz moje przerwie. Sytuacja nieciekawa. Przy rozpławianiu za mocno na łańcuch nadepnęłem i kurde wzięło i się obsunę, deski się rozjechały i silnik trochę opadł. W dodatku jeszcze maskę rozwaliło. No dobra. Stało się to się stało, ale zaraz się ogarnie to. Na spokojnie. No, bierzecie. Pomóżcie. Tarcza jeszcze w dobrym stanie jest. Prawie nic nie tego. Nie jest zużyta. Nowe zakładamy. No tak. No zobacz, jak ona była, tak? Tymi nitami było tak. No ja mam tutaj nagrane, to ci raz to jakby nie skarzesz to będziesz widział. Ale jeszcze jest dobrym stanie, bo dopóki tych nitów ona nie przedrze, to jest dobre. Łapki też. A sprężyny jakby mocne dał, czy tego, to by się ciężej tego wciskało? Sprężyny? A po co mocne sprężyny dawać? Dobra, czekaj, to trzeba pani tu. Ja. Coś tu kurwa. O! Blać, puściła. No, a ta? To pierwszego stopnia. No. I nic prawie nie przy tego co ona. Nie, tutaj to już przydarta, za chwilę będzie nity ciało, już widać. A no jo, bo tu już ten. Na chwilę będzie. Daj styropian, co? Połóż styropian. Styropian. Czekaj.
A ja z tym kawałkiem to ja sam grzybkę podeszł. Ten kawałek to sam możesz pod kolano podłożyć. Ten pisat? Większego jeszcze. Jeszcze większego. Nie ma właśnie tu. A no, tutaj. Zaciągnikiem jest. To ten. To już powiem ci. Wiesz co ci tatuś powiem? Jak już mamy to rozebrane, to by może się pokusił i tą tarczę kupił, co? Ten, jak ciekawe, jestem na te koło zamachowe, co ty czy to jest na film, ale, czy... Pokaż. Łożysko jest. Dobra, z drugiej strony pójdę. Tego nie robiłem. Koło zamachowe? Nie. To czekaj. Mi się wydaje, że trzeba te śruby odkręcić, to łożysko wybić i ono zejdzie. To ja wiem. Ale czy do tego trzeba... Nie, do tego ściągacza no nie trzeba, bo ona jest na klinie. To one dobrze wyjdzie. Zresztą jak pójdzie mieść, to na internecie zobaczę. Która wypadła. A sprężyny jakie? Sprężyny to nówki. Dobra. Te podkładki trzeba kupić. Nie. Pozakłady. One muszą być tutaj, tak. Tylko że to w tych. Tutaj nie ma, brakuje. Tutaj pod spodem są. Jak się to nakłada, to. No, tutaj jest w dobrym stanie, bo... No, ci stosujesz ten PR. No. O, tutaj jest to nasz podkładeczek. No, jakby ryski były już milimetrowe, to... No, to jest jak... Tak te podkładki jeszcze dobre. Dobra. Ja. Czekaj. No. Dobra, panie. Mówię, ale to... Trzeba by było do Tomka jechać się... Bo ta tarcza ile? Pewnie z 200? Co? 200 ta tarcza? Nie ta tarcza. No mówisz, dobrze by było to wymienić, bo... Bo to jest chyba od... To jest od wałka, to jest drugi... Drugi stopień, od wałka. To można by było wziąć. To chyba... Dobra, a luzów nie ma nigdzie na wale. I ten. Ale dobra, do tego koła wracając, do tej tarczy. Już można byłoby wziąć, bo jak ma to za 2 lata albo za 3. Najpierw mamy tutaj. Najpierw trzeba jedno zrobić. Dobra, to widzimy się później. Dobra. Mała aktualizacja. Sprzed ten. Tutaj już tą pokrywę mam poluzowaną. I będzie do wymiany ten oto uszczelniacz. Bo tu jak widać wszystko się poci. Tak samo tutaj. I też jeszcze jest jedna rzecz. Ja tylko lampkę wezmę, którą przyświecę.
Może będzie widać. Widzicie? Wałek luzu dostał. Ale to już jakby trzeba było, jak ktoś by chciał robić, to musiałby ze skrzyni rozpoławiać ją wtedy. No i też trzeba, i też skrzynia się kwalifikuje do roboty. Skrzynia, tutaj hamulce, choć jest na jedno koło. No i jeszcze z przodu schworzeń, który też ma, jest wybity. Ale to wszystko z czasem. Najpierw mówię, to jest ważniejsze, bo olej już ucieka i o. Widzicie, jak to wszystko wygląda. Wszystko w oleju obrzygane jest. Dobra, ja tutaj jak to zdejmę, no to się włączę. Dobra, z zakupu wróciliśmy. Śruby, filtr, pokrywa. Tak? Pokrywa? No to te. Pokrywa, do tego szczelka i dwie bańki oleju. 300 zł poszło. Co? Czekaj. Albo inaczej, dawaj. Dawaj pokrywę. Kurde, przyłóż. To dzisiaj to złożył. Tylko trzeba uważać, żeby to zastygło, co? Ja. Ciekawe, ile z godziny. Coś mi tutaj nie chce współpracować. Ja spierdoliłem uszczelkę. Nie wiem, czy to złożę, bo to nie jest tak siup. Ja wiem. Się kurwa uszczelka podegnie. Tak, to ci się tamto. Ja. Dajcie śrubę. Czekaj. Dobra, pokrywa założona. Nagrywam sobie. Przykręcona. Tylko jedna rzecz nas zastanawia z tym simmeringiem. Raczej z tym uszczelniaczem. Bo on za... Niby się w obudowie chowa, tylko że tak coś za płytko jest. I ciekawe, czy on nie powinien być odwrotnie założony po prostu. No ale dobra, jak będzie lecieć, to się drugi raz połowi. My teraz zakładamy koło zamachowe i powoli składamy. Także widzimy się w następnym ujęciu. Dobra, widzimy się następnego dnia. Już wam wieczorem nic nie nagrywałem. Było ciemno, ale tak. Jak widać, sprzęgło już całe mamy złożone. Teraz będziemy to poławiać i skręcać. Na pewno trzeba sprzęgło wyregulować, będzie ciągło. I... Nie wiem, czy dzisiaj, czy w poniedziałek będziemy się za hamulce brać powoli. No ale dobra. Ja tutaj poogarniam trochę i widzimy się przy zjeżdżaniu tego. No. No, nawet, bo ładnie wchodzi.
widzisz? No. Dobra. Ja przejdę z tej strony. Ja przejdę z tej strony, panie. Teraz to będę. Reszka to tu gdzieś była, ale gdzie? A kurwa, Bartek. Co? Nie, zapomniałeś mnie, cię. Dawaj go z powrotem. Tak. A, drążek. No, aj. Teraz coś zacząć troszeczkę. Stasiek, musisz to. Wypadł. Ja wiem, że wypadł. Nie jest to breszka. Gdzieś tutaj była, ale tutaj nie ma. Ta wreszka jest jakaś. Tam lokuje. Nic tam nie leży pod spodem, nic tam nie, pod spodem nic tam nie, nie leży nigdzie? Nie. No dobra. Nie, on się zaczyna skręcać. Jak skręcać? Bo jak ten, jak naciągam, to właśnie on idzie w twoją stronę. W moją stronę, no. Idzie. Tak powinien iść. No. Dobra, tak. No. Jeszcze może inaczej zrobimy. Co? Dawaj pas. No. Pasem go obramuję. Próbujemy w taki sposób. Czekaj. Tutaj leży. No. No właśnie, tylko się do góry poniosę i teraz. No i teraz musisz to opuścić, bo jest teraz tu wyżej. Może wysoko, ja? Jo. Ale dzięki temu kurwa było prościej, a teraz to tak się chyba pierdolę. Ciekawe, czy
to się uda. Pamiętaj, zawsze sobie wejść. Albo się uda, albo się nie uda. Dobra, widzimy się trochę później, już 60 spłowiona. Mi tylko, ja teraz ją skręcam. Muszę ją poskręcać, butle założyć, butle, no i później co się podociąga, to wszystkie te od paliwa, od gazu, o, i wszystkie tutaj te czujniki się powkręca. I co, i będziemy dalej chyba się brać za tym w kolejności za hamulce. Będziemy się brać. Dobra, ja to skręcę i widzimy się później. Dobra, widzimy się trochę później, już 60 złożona. Teraz kabinę już przykręcam. Tutaj jeszcze zostało ten pedał założyć. Tutaj to poskręcać. Wszystko, no i palić i sprawdzać. No i jeszcze trzeba sprzęgło wyregulować na nowo. No i potem hamulce, ale to już mówiłem. Czyli także co, ja tutaj pokręcę, no i widzimy się później. Już jak będziemy ją odpalać i testować.